Cześć, Tomek Strejch dla fansportu.pl. Jesteśmy chwilę po zakończeniu konferencji dziennikarskiej przed Fame MMA 9. Jest ze mną Kacper Boński, witam Cię serdecznie. Witam Cię bardzo serdecznie, witam wszystkich widzów. No jak tam samopoczucie? Jak przebiegła konferencja Twoimi oczami? Spojrzeliście sobie oko w oko z Sylwestrem Wardegą. No i co zobaczyłeś w tych oczach? Pozytywne nastawienie takie i myślę, że z mojej strony jest dokładnie to samo. To jest zupełnie inna walka niż poprzednia. Tutaj myślę, że będzie sport i fajne show. Sport ponad emocje w takim razie, tak? Bez żadnej złej krwi. Tak. Tym razem jest zupełnie inaczej i myślę, że będzie fajna walka, bo wiem, że ja jestem zadziorny, wiem, że on też jest zadziorny, więc będzie dużo charakteru. Będzie charakterna walka w takim razie. Spoko. Walczyłeś ostatnio 3 miesiące temu. 3 miesiące, no to już zaczynasz utrzymywać taki reżim typowo fajterski. Walka, po prostu 4 walki w ciągu roku. Powiedz, jak przebiegały Twoje przygotowania? Czy forma jest sztosowa i czy w ogóle po tym czasie udało Ci się wyciągnąć jakieś wnioski i przekuć je na jakieś tam właściwe podejście do treningów? To powiem tak, miałem chyba 3 tygodnie przerwy po pierwszej walce i znowu wróciłem na salę. No i co, fajne jest to, że nie zaczynam już od zera, tylko już mam jakąś bazę i teraz tylko rozbudowuję swój arsenał, że tak powiem. Forma sztosowa? Tak, powiem, że oczywiście mogłoby być lepiej, ale czuję się świetnie, więc... A będzie, myślę, tylko lepiej, bo jeszcze zostało praktycznie 3 tygodnie treningów. No dobra, no ale to był Twój debiut, więc jakie wyciągnąłeś z tego najważniejsze wnioski? Nigdy nie lekceważyć przeciwnika, nie lekceważyłem go, ale jeszcze nawet zakładać jeszcze więcej niż można założyć. Może zdarzyć się wszystko w walce, nie wiadomo w jakiej będzie przebiegała płaszczyźnie. Można mieć jakieś game plany, ale klatka zweryfikuje, jak to mówisz. Dokładnie tak, się zupełnie inaczej niż się planowało. No i co? Trzeba się przygotować po prostu na wszystko i być gotowym na wszystko. Wiem, że to się łatwo mówi, no, ale my przygotowując się tutaj do walk jako nowicjusze, musimy przyjść taką szybką szkółkę wszystkiego, że tak powiem. Nie możemy się skupić na jednej płaszczyźnie, bo w drugiej po prostu będzie katastrofa i no nie jest lekko, ale robię wszystko, co mogę na przykład. No to jeśli jesteśmy przy takich przygotowaniach, to na co postawiłeś w tych przygotowaniach, albo nawet inaczej, co jest już po przygotowaniach do pierwszej walki i teraz pod tych kolejnych, generalnie Twoją najlepszą stroną? Kurczę, nie staramy się iść w jakąś jedną stronę. Jedną płaszczyznę. Tak. Rozwijamy wszystko po kolei, wszystko w każdą stronę. O kurde, jak kłucie. Nie można dopuścić do tego, żeby mieć jakieś błędy w którąś stronę, bo przeciwnik może to wykorzystać. Staram się być równym zawodnikiem, że tak powiem. Ale no co, parter fajnie idzie, stójka też fajnie idzie, więc... W jakim klubie trenujesz i generalnie kto stanie u Ciebie w narożniku? Trenuję w WCA z Anzorem Ażijewem. To dobry trener. Tak. Jest, bardzo polecam wszystkim i zauważyłem, że wszyscy uwielbiają Anzora. W sensie tak na sali, że każdy darzy go dużym szacunkiem i naprawdę jeśli chodzi o nauczanie, przekazuje sporo wiedzy, ale też budujemy fajną relację, więc polecam. A drugą osobą będzie Adrian Polak, który też tutaj walczy. Nie wiem, czy on chyba nie ma najwięcej walk w MMA z tego, co mi się kojarzy. No i jest podobnym, jest on moim sparring partnerem, bo jest podobnych warunków co Sylwek. No, więc tak. Sparowałeś z Jankiem Błachowiczem bądź... No, wiesz, ja jestem podobnym stylem do Izraela Adesani, więc... Nie, no, pomagałeś przecież... w przygotowaniu, tak? Tylko z nimi się po prostu mijam i podglądam sobie, co się dzieje u nich, ale to też rzadziej, bo nie ustalamy treningów w momencie, kiedy są grupy, bo po prostu jest mało miejsca też. Na tej sali, bo jak przyjeżdżają się zawodowcy, to zajmują i oktagon, i matę, i te miejsce poza matą, więc w innych godzinach się ustawiamy, ale się mijamy i zerkam, jak mogę, to zerkam. A powiedz, skąd się w ogóle pojawił pomysł na walkę z Sylwestrem Wardegą? Bo wiadomo, jeszcze nie walczył, więc doświadczenie przynajmniej takie, jakie znamy, to ma zerowe. Nie wiadomo, jak tam poza oktagonem, więc kiedy się w ogóle zrodził ten pomysł? Oglądałem film Sylwka.
jak mówił o mojej walce poprzedniej z Marcinem i mówił, że chętnie, w sensie może nie słowo w słowo, ale odebrałem to tak, że powiedział, że chętnie by się zmierzył ze zwycięzcą poprzedniej walki, no i zwyciężyłem, więc teraz czas na nas. A to tak króciutko możesz powiedzieć na przykład, jakie warunki w kontrakcie cię wiążą na przykład, czy jest on podpisany na jakąś ilość walk i zobaczymy cię na pewno jeszcze później w oktagonie? Nie wiem, ile mogę zdradzać, dlatego nie wiem, co mam powiedzieć teraz. Pomidor. Pomidor. Spoko. A gdybyś miał wybiec w przyszłość, jeśli chodzi o twoje pojedynki, to z kim byś się zmierzył w dalszych walkach? Kurczę, właśnie nie mam żadnego jakiegoś rywala, którego bym bardzo chciał mieć, ale tak ostatnio myślałem, że może ktoś trochę spoza branży YouTube'a czysto, może gdzieś... Czyli może na przykład jakiś raper? Może na przykład i może w tą stronę, ale to jest takie tylko gdybanie, zobaczymy, bo... Gabarytowo dość podobne można powiedzieć, że jest na przykład chociażby Filipek. Filipek, nie, Filipek jest mniejszy też, Filipek jest taki bardziej Adrian Polak. Okej. No dobra, ale jest jakby z tych lżejszych zawodników w każdym razie, tak, prawda? Ale może, nie wiem, nie chcę też... Sobota? Nie chcę też rzucać tutaj... Więcej kilogramów od Filipka. Nie chcę rzucać jakimiś nazwiskami czy ksywami. Zobaczymy po prostu po następnej gali. A jaki jest twój plan na walkę? Już trochę coś powiedziałeś, że no mimo wszystko to jest żywioł i nie da się za bardzo tego przewidzieć. No ale czy będziesz korzystać na przykład, wiesz, ze swojego dłuższego na przykład zasięgu rąk, tak? Masz zdecydowanie gabaryty po swojej stronie, jeśli chodzi o Sylwka Wardęgę, prawda? No jeśli to będzie przebiegać ta walka w stójce, to ja bardzo chętnie. Ale jeśli będzie przebiegać w parterze, to ja również bardzo chętnie. Zapraszasz? Tak, zapraszam. No, myślę, że Sylwek będzie szedł jednak w parter. Dużo mówi o tym, że cieszy się, że jestem wyższy i że w parterze może mu to pomóc. No to chyba będzie szedł w ten parter. Więc zobaczymy. A jak uda się go utrzymać w stójce, to może mieć problem. A z ciekawości, czy poza Fame MMA dotychczas miałeś jakieś doświadczenie w ogóle z walkami? Wiesz, solówki po szkole, za stodołą, na przerwach i tak jakieś dalej. Jakieś były pojedyncze, bo ja taki jestem... Ogólnie wolę unikać niepotrzebnej agresji, ale jak już się granica przegnie, to nie odpuszczam. I tam się dzieje dym po prostu. No zrozumiałe, jesteśmy mężczyznami, prawda? No właśnie, a jeszcze jak dochodzi do tego jakiś alkohol, no to już w ogóle dziczejemy, więc zdarzyło się. Ale nigdy nie przygotowywałem się. Nie, jak miałem może 7 lat, to byłem na 2 treningach karate albo coś takiego. Pamięć mięśniowa została. Tak. I koordynacja, high kicki, wszystko po karate są. Interesujesz się w ogóle na co dzień MMA? Tak poza Fame MMA i nie wiem, śledzisz na przykład jakieś nowinki ze świata? Zaobserwowałem sobie na Instagramie One Championship i oni mają cały czas galę za galą, więc sobie tam obczajam. Nie znam tam za dużo nazwisk. UFC w miarę jakiejś tam walki, jak się ugadamy z kolegami, to czasem się uda obejrzeć. Oczywiście ostatnio McGregor Poirier oglądałem. Budziłem, budzik ustawiany był w nocy. Tak zwane nie śpię, bo oglądam UFC, tak? Tak. Dziewczyny budzą moje krzyki. No ja jestem zainteresowany, lubię ten sport, ale też nie powiem, że jestem jakimś frykiem i że super się tym interesuję. No taki wyważony. Tyle ile trzeba, to wiem. A gdyby właśnie twoja dziewczyna na przykład wpadła na pomysł, że pójdzie śladami na przykład Kamili Wybrańczyk, czyli dziewczyny Artura Szpilki, jak byś na to zareagował? W sensie, jakby tak zrobiła, to bym ją wspierał oczywiście, ale już gadaliśmy o tym i ona... No nie, na pewno nie w tą stronę. No dobra, to tak teraz na rozluźnienie. A propos Eluwiny, z kim chciałbyś na przykład stworzyć jakiś featuring na przykład szalony ze środowiska Fame MMA? No to akurat tutaj Kizo, Popek, Kasper Boński, Jezu. No to mogłoby się okazać naprawdę wielkim hitem, nie? No mogłoby wystrzelić, no ale nie wiem, że panowie byliby chętni, no ja to jednak youtuber, nie? I z tą muzyką, wiesz, no zobaczymy. Wiesz, może po prostu o swoje trzeba powalczyć, prawda? Może jakbym zrobił knockout roku, to chłopaki by powiedzieli, kurde, nagrywamy nutkę knockout, nagrywamy nutkę knockout i lecimy, nie? Więc zobaczymy, no raczej nie, ale... No dobra, to ostatnie pytanie, do jakiego kawałka będziesz wchodzić do walki? A to jest właśnie... No dobra, zdradzę, nie jest to jeszcze pewne, ale myślę, że to będzie BDS Toast.
O, pięknie, świeżynka. Świeżynka, świeżynka. No, dość się utożsamiam z tą piosenką, więc myślę, że fajnie będzie do tego wyjść. Okej, okay, no to wzniesiemy na pewno za to wielki toast. Wielkie dzięki za rozmowę, fajnie się rozmawiało, powodzenie. Dziękuję bardzo, cześć. Pozdrawiam wszystkich, cześć.